Jezusowi. Kochani, chciałam się podzielić świadectwem, jak zostałam ochrzczona Duchem Świętym. I tak od początku przyjęłam Pana Jezusa, kiedy miałam 13 lat, na ewangelizacji w Dzięgielowie. W wieku 18 lat przyjęłam chrzest wodny. I tak naprawdę chodziłam do społeczności, która no nie nauczała na temat Ducha Świętego, więc nie miałam też pragnienia jakby chodzenia w darach Ducha Świętego. Ale po jakimś czasie wyjechałam do Poznania i w Poznaniu zamieszkałam z osobami wierzącymi. To były dziewczyny, które wszystkie tak naprawdę były ochrzczone Duchem Świętym, wszystkie mówiły językami. I w pierwszą niedzielę ja, jeśli dobrze pamiętam, przyjechałam w czwartek do Poznania, więc nie miałam jeszcze czasu jakby poznać miasta. Nie wiedziałam, jakie społeczności są w tym mieście. No i poszłam z nimi na społeczność. I słuchajcie, to był dla mnie w ogóle ogromny szok. Było dużo ludzi, ale tak naprawdę jak zaczęła się modlitwa, to wszyscy modlili się językami i po prostu był taki gwar, taki szum. I nie umiałam się tam w ogóle odnaleźć, bo byłam w takiej społeczności, gdzie było cichutko, każdy modlił się po kolei, po polsku i no i było tak spokojnie, tak? A tutaj nagle po prostu taki gwar i nie wiedziałam, co się dzieje. I mówię, Panie Boże, jeśli chcesz coś we mnie zmienić, jeśli coś chcesz mnie nauczyć i mam zostać w tej społeczności, to proszę Ciebie, żebyś do mnie mówił przez Twoje słowo, bo Twoje słowo jest najważniejsze dla mnie. I słuchajcie, zaczął się taki cykl na temat wiary i te wykłady trwały tam parę tygodni dobrych i Bóg taką niesamowitą pracę zaczął robić w moim życiu i po prostu podnosił mnie, mogłam doświadczać go i w pracy, i na studiach, i w różnych sytuacjach. To był też trudny taki dla mnie czas, ale Bóg po prostu gdzieś rozbudzał tą wiarę we mnie. No i to spowodowało, że jeszcze miałam taki większy głód i pragnienie poznawania Boga, żeby jeszcze bardziej Go poznać. A że mieliśmy u nas grupki też takie domowe w naszym mieszkaniu, i akurat były grupki w temacie Ducha Świętego i rozważaliśmy Dzieje Apostolskie. No i był taki piękny dzień słoneczny. Ja sobie postanowiłam, że wezmę sobie kocyk, wezmę sobie Biblię i pójdę sobie gdzieś tam na takie boisko przygotowywać się też na tą grupkę. I słuchajcie, i czytałam sobie Dzieje Apostolskie i przeczytam taki fragment, który właśnie wtedy czytałam. To było kazanie Piotra, to był 10 rozdział. Całego nie będę czytać, ale przeczytam od 44 wiersza. A gdy Piotr jeszcze mówił te słowa, stąpił Duch Święty na wszystkich słuchających tej mowy i zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy z Piotrem przyszli, że i na pogan został wylany dar Ducha Świętego. Słyszeli ich bowiem, jak mówili językami i wielbili Boga. I słuchajcie, jak przeczytałam ten fragment, to mówię po prostu, to jest niesamowite. Jak to? Normalnie na pogan, na ludzi niewierzących stąpił Duch Święty i tak sobie pomyślałam, to co jest ze mną? To co, jestem gorsza? Czy jak? Po prostu tak długo jestem wierząca i po prostu nie stąpił na mnie Duch Święty. I wtedy tak po prostu posmutniałam i zapytałam Pana, to co, jestem gorsza? A Pan mi powiedział, nie, czy Ty kiedykolwiek mnie o to poprosiłaś? I słuchajcie, tak się zasmuciłam i mówię, no faktycznie, nigdy Ciebie, Panie, o to nie poprosiłam. Jeszcze miałam jakieś takie różne też myśli. No kiedyś takie różne historie krążyły, że w kościołach charyzmatycznych ludzie gdzieś na siłę gdzieś zaczynają uczyć się tych języków. Jeśli ktoś nie jest ochrzczony, to wtedy tam po prostu powtarza po kimś i to po prostu taką jakąś blokadę w moim sercu stworzyło i ja faktycznie tego nie chciałam w tamtym czasie. Ale to słowo tak mnie rozbudziło, że ja mówię, Panie, to ja teraz chcę. Ja chcę być ochrzczona. I pamiętam, że Pan do mnie powiedział, że mam poczekać na Klaudię i ona się o mnie pomodli. A Klaudia to była taka osoba, z którą niedługo mieszkałam. Ona miała, no przechodziła bardzo trudne sytuacje w swoim życiu, bardzo, bardzo gdzieś też była poraniona i tak krótko mówiąc gdzieś obraziła się na Boga na ten czas.
Ale wtedy, kiedy Pan mi powiedział, że ona się ma o mnie pomodlić, to ona była w górach. I mówię, no to jak się ma o mnie pomodlić, jak ona jest w górach? Tutaj mieszkam z dziewczynami, każda modli się językami, każda by się mogła o mnie pomodlić. Czemu ja mam czekać na tą Klaudię? No ale nic, posłusznie czekałam. I słuchajcie, Klaudia przyjechała, to już było późno, ja już byłam taka, wiecie, po prostu z godziny na godzinę narastało we mnie to pragnienie. I jak przyjechała, jeszcze nie zdążyła zdjąć butów i mi mówi, co ty siedzisz tak na tej podłodze przy tej Biblii, nie? A ja mówię, no bo chodź, pokażę ci, co tu jest napisane. No i mówię, nie? Zobacz, tu normalnie na nich został wylany Duch Święty, a ja co? Ja po prostu czuję, że ty masz się o mnie pomodlić, bo tak odebrałam od Boga. I wiecie, ona była tak niesamowicie zachęcona, bo tam, kiedy była w tych górach, to Bóg zaczął do niej mówić i zaczął, ona mi to później powiedziała, zaczął ją zachęcać, żeby znów wróciła do Niego, żeby zaczęła modlić się językami, żeby po prostu zaufała Mu ponownie, że On jest z nią, że On ją przeprowadzi przez te różne trudy. I słuchajcie, no jak usłyszała, że ma się o mnie pomodlić, to od razu zaczęła się modlić. I to była krótka modlitwa, to nie było nie wiadomo co. I pomodliła się i ja mówię, no dobra, i co teraz? A ona, no jak co, otwórz buzię i mów. A ja mówię, no ale jak mam mówić? No otwórz i mów. I słuchajcie, i otworzyłam i po prostu wypłynęły ze mnie takie języki, to była jakaś rzeka normalnie tych języków i normalnie byłam tak szczęśliwa, byłam przeszczęśliwa i mówię, Klaudia, ty słyszysz, co ja mówię? Bo wydawało mi się, że nikt w ogóle nie słyszy, nie? Ona mówi, no modlisz się językami, nie zostałaś ochrzczona. I mówię, aleluja. I słuchajcie, biegałam tam po prostu po tym mieszkaniu. I od tamtego czasu modliłam się cały czas. Modliłam się w łazience, modliłam się przy gotowaniu, modliłam się idąc do pracy, na studia, po prostu wszędzie się modliłam. I to było takie cudowne doświadczenie, bo wielokrotnie brakowało mi, nie wiedziałam po prostu, jak się modlić. I modliłam się, ale tak krótko często się modliłam. Nie wiedziałam, o co dalej się modlić. A kiedy zaczęłam się modlić językami, to ja się godzinami potrafiłam modlić. I Duch Święty poddawał mi różne jakieś myśli, dawał mi jakieś wizje. Nagle przypominałam sobie o ludziach, z którymi dawno się nie widziałam, tak? I po prostu Bóg mi poddawał, jak się mam o nich modlić, tak? I też przez to też jakby rosła moja wiara, tak? Że gdzieś po prostu jak miałam jakieś smutne takie momenty, kiedy sama przechodziłam przez jakąś taką dolinę trudną w swoim życiu, to Bóg po prostu przez to, że modliłam się językami, to podnosił moją wiarę, zachęcał mnie. Gdzieś przychodziła taka radość i mogłam jakby przejść przez te problemy. I to jest naprawdę cudowne, więc ja zachęcam każdego z was, jeśli ktoś jeszcze nie jest ochrzczony, żeby modlił się o to pragnienie, bo tak naprawdę od tego pragnienia wszystko się zaczyna. I Pan naprawdę ma dużo rzeczy dla ciebie, cudownych rzeczy. Jeśli przechodzisz właśnie przez taką trudną dolinę, to Duch Święty może cię podnieść i no i modlę się, żeby cię zachęcić. Niech cię Pan błogosławi. Amen.